Szczęść Boże, Tomasz Burza. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Rząd Donalda Tuska z wotum zaufania, ale opozycja nie składa broni. Lewica zapowiada wotum nieufności dla poszczególnych ministrów i walkę o komisję śledczą. Zapowiadany wniosek o konstruktywne wotum nieufności składa Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat na premiera profesor Piotr Gliński. Głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania bez niespodzianek. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, o wyrażenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Za 237 posłów koalicji, przeciw 203. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Debata poprzedzająca głosowanie trwała kilka godzin. Obecny premier w swoim wystąpieniu, no to jego wystąpienie było bardzo żenujące. Niewiele powiedział. Mrugał pięknie oczami, można powiedzieć. Natomiast nie odniósł się do spraw merytorycznych, te, które wynikają z taśmy. Koalicja triumfuje. Rząd dostał legitymację od parlamentu na swoje dalsze działania. Bo informacja rządu o stanie państwa po aferze taśmowej zmieniła się w debatę nad wotum zaufania dla rządu. W obliczu kryzysu to korzystne dla gabinetu Donalda Tuska, mówi politolog dr Piotr Niwiński. Stara się w jakiś sposób pragmatycznie uzyskać to, co jest w tej chwili jeszcze dla niego do uzyskania. Wczorajszy wniosek premiera był sprytną ucieczką do przodu, ocenia politolog Marcin Paladę. To, w jaki sposób broni się przy okazji wybuchu kolejnych afer w minionych 7 latach, zasługuje na uznanie, ponieważ te wszystkie PR-owskie sztuczki, z którymi stykamy się od lat, są naprawdę na najwyższym poziomie. Opozycja wnioskiem o wotum zaufania dla rządu była nieco zaskoczona, choć zgodnie przyznaje, że Donald Tusk już niczym jej nie zadziwi. Rozpaczliwa chęć utrzymywania się przy władzy jest tutaj ewidentna i moim zdaniem to pewnie już tak dotrwa do końca kadencji. Ta, zdaniem opozycji, powinna być jak najkrótsza, dlatego i prawa, i lewa strona sceny politycznej nie składa broni. Zgłaszać wnioski o wotum nieufności dla poszczególnych ministerstw, sprowadzać te wątki na posiedzenia komisji sejmowych. No jednym słowem, robić to, co możemy czynić, bo to wynika z naszego mandatu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Kandydatem na premiera jest ponownie pan profesor Piotr Gliński. Pomysł ten wywołał uszczypliwe komentarze polityków koalicji. To jest odgrzewanie takich starych kotletów, więc no, to uważam, że nie służy w ogóle skuteczności w polityce. Ja współczuję panu profesorowi, tak po ludzku. Ta kandydatura nie ma szansy na sejmową większość. Profesor Piotr Gliński był już bez powodzenia kandydatem na premiera w marcu minionego roku. Nie zraża się tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jest to nasz obowiązek zarówno moralny, jak i polityczny. Nie może być tak, żeby ta sprawa tej wielkiej afery została zbyta poprzez jedne nagłe głosowanie i poprzez dyskusję 10 minut dla klubu. Największa partia opozycyjna żąda również Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki i zamierza zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska. Z nagrań wynika, że wiedział o nieprawidłowościach w związku z Amber Gold. Narasta sprzeciw wobec pokazów spektaklu Rodriga Garcia i Golgota Piknik. Z planów emisji filmu wycofał się Lublin. W innych miastach trwają protesty. Dziś i jutro w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w wielu placówkach w całym kraju odbędą się czytania scenariusza spektaklu i pokazy filmu. Informacja o tym, że Lubelskie Centrum Kultury zamierza jutro wyemitować film z nagranym spektaklem, pojawiła się dosłownie w ostatniej chwili. Nasza reakcja była natychmiastowa. W ogóle środowisk katolickich, organizacji młodzieżowych, studenckich z terenu Lublina była natychmiastowa. Zareagowaliśmy, wystosowaliśmy odpowiednie pismo do pana prezydenta. Wiem, że wiele organizacji również. No nie chcemy, by za nasze pieniądze w Centrum Kultury, które jest finansowane z publicznych pieniędzy, które podlega panu prezydentowi miasta Lublina, były wystawiane tego typu inscenizacje. Jeszcze wczoraj wydawało się, że pokaz się odbędzie. Centrum Kultury to placówka miejska, ale władze Lublina umyły ręce. Dyrektor placówki samodzielnie podejmuje decyzje związane z tym, jaki jest repertuar w Centrum Kultury w tym przypadku, czy
placówki miejskiej Grany i to są jego samodzielne decyzje. Prezydent w tym momencie nie podejmuje żadnych kroków, które miałoby ograniczać to prawo do podejmowania samodzielnego tych decyzji. Konsekwentny sprzeciw mieszkańców Lublina, wspartych przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, odniósł jednak skutek. Pokaz został odwołany oficjalnie ze względów bezpieczeństwa. Cieszę się bardzo, bo bardzo przeżywałam, żeby to nie było wyemitowane. Podobnie jak w innych miastach, wstęp na pokaz miał być bezpłatny, to znaczy opłacony z podatków mieszkańców, także katolików. W Lublinie pokazaliśmy, że przy wsparciu mieszkańców, przy wsparciu organizacji prawicowych, kościelnych, możemy przeciwstawić się takim utworom, takim dziełom. Dlatego też zachęcam wszystkich katolików, wszystkich mieszkańców innych miast do jasnego wyrażania swoich poglądów, do bronienia wiary katolickiej, do bronienia tego, czym żyjemy na co dzień, naszych poglądów, naszych wartości. Dziś we Wrocławiu modlono się w intencji odwołania pokazu filmu ze spektaklu w Teatrze Polskim. W proteście przeciw planowanemu pokazowi filmu wyszli na ulicę mieszkańcy Gdańska. My jako chrześcijanie musimy w końcu zaprotestować, głośno zaprotestować przeciwko obrazoburczym przedstawieniom naszej wiary i naszego Pana Boga. I to jest najważniejsze. Chciałem te słowa powiedzieć również nie tylko do katolików, ale do innych chrześcijan, innych kościołów chrześcijańskich. Imię Jezusa jest dla nas wszystkich tak samo święte. Myślę, że tym, którzy się pogubili i wyrzekli się swoich korzeni, możemy obiecać modlitwę. Protesty wiernych wspierają ordynariusze. Archidiecezja krakowska zaapelowała o bojkot pseudosztuki. Archidiecezja krakowska wyraża zdecydowany protest wobec wystawiania w papieskim mieście pseudosztuki Golgota Piknik o wyraźnych znamionach pornograficznych obrażających uczucia religijne katolików. Oświadczenie wydała też kuria archidiecezji warszawskiej, a także łódzkiej. Kuria metropolitalna łódzka protestuje przeciwko wydarzeniu, które godzi w uczucia religijne i łamie zasady obowiązującej w Polsce konstytucji. Jest to tym bardziej przykre, że spektakl Golgota Piknik ma mieć miejsce w Łodzi, w mieście, które od samych początków tworzone było na fundamencie wzajemnego poszanowania wielu kultur, religii i wyznań. Zawiadomienie o zamiarze popełnienia przestępstwa w związku z planowanym na jutro pokazem filmowego zapisu spektaklu trafiło do łódzkiej prokuratury. Drewniany kufer, a w nim dokumenty policyjne ukryte przed Sowietami we wrześniu 1939 roku. Wszystko to było zakopane w polu. Po latach odnaleźli je poszukiwacze historycznych pamiątek. Dokumenty trafiły we właściwe ręce do archiwistów z archiwów Akt Nowych w Warszawie. To prawdziwe skarby dla historyków i archiwistów. Poszukiwacze tych skarbów znaleźli je pod Garwolinem na Mazowszu. W ziemi przeleżały 75 lat. Jest to po prostu pozostałość po materiałach archiwalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kancelaria jednej z formacji tej komendy, która we wrześniu 1939 roku wyjechała na wschód, uciekając przed atakiem niemieckim. Policjanci łódzcy ukryli swoją dokumentację prawdopodobnie po tym, jak na teren Rzeczypospolitej wtargnęli Sowieci. W odnalezionej skrzyni są pieczątki i przybory kancelaryjne. Jest kilkaset dokumentów. Ale jakie treści kryją dokumenty, tego jeszcze tak dokładnie archiwiści nie wiedzą, mówi Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych. Problem polega na tym, że większość tych dokumentów jest jeszcze w takim stanie, że nie ma możliwości ich odczytania. To zostało wyciągnięte z warunków wilgotnych, więc te duże pryzmy papieru się skleiły i dopiero stopniowo dzięki pracy konserwacji możemy je odtwarzać. Dyrektor Archiwum Akt Nowych dr Tadeusz Krawczak liczy, że te materiały pomogą w ustaleniu wojennych losów łódzkich policjantów. Rok temu koledzy z Archiwum Państwowego w Łodzi poszukiwali dokumentacji dotyczącej policjantów łódzkich, bo część z nich została zamordowana w Twerze. Jest to jakiś ślad, bo w tych dokumentach da się odczytać trochę nazwisk. Historycy nie mają wątpliwości, że na wielu strychach, w piwnicach i jak się okazuje na polach ukrytych jest wiele pamiątek i dokumentów mówiących o losach Polski i Polaków z czasów II wojny światowej. Ważne jest, aby odnalezione tego typu materiały nie były zniszczone, ale trafiały do instytucji, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone i udostępnione. Można podziękować właśnie tym wszystkim poszukiwaczom, którzy nie przywłaszczają sobie od razu rzeczy wydobytych, ale przekazują dalej.
Zagranica i Ukraina. Za kilka godzin wygaśnie rozejm, który tydzień temu ogłosili jednostronnie rząd w Kijowie. Mimo że separatyści zgodzili się na jego warunki, ostre walki toczą się w Słowiańsku. Jutro kolejna runda konsultacji w sprawie pokojowego rozwiązania kryzysu z udziałem obu stron konfliktu. Słowiańsk, miasto w obwodzie donieckim liczące około 118 tysięcy mieszkańców, nadal kontrolują separatyści. Od miesiąca otoczone jest przez wojska rządowe. To jedno z najbardziej zapalnych miejsc na wschodzie Ukrainy, gdzie mimo zawieszenia broni wciąż dochodzi do starć. Dziś trwała tam regularna wymiana ognia. Na opustoszałych ulicach z rzadka pojawiają się przechodnie. Rebelianci najpierw strzelali dokładnie tutaj. Później oddziały ukraińskie rozpoczęły ostrzał z wieży telewizyjnej. Jeden z pocisków uderzył w środek ulicy, drugi w stocznie. Było mnóstwo odłamków, które raniły moją żonę. Jest teraz w ciężkim stanie w szpitalu. Warunki życia w mieście stają się tragiczne. Nie ma wody w toalecie, brak wody do gotowania. Sklepy są puste, zewsząd padają strzały. Oni nie dbają o ludzi. Co myśli o tym nasz rząd? Po co nam taki rząd? Władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej deklarują udział w kolejnej rundzie konsultacji w sprawie pokojowego uregulowania kryzysu. Spotkanie odbędzie się jutro, nie wiadomo jeszcze gdzie. Także jutro rano kończy się tygodniowy rozejm, który jednostronnie ogłosił Kijów. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał Rosję, by wsparła realizację planu pokojowego nie słowami, ale czynami. Wzmocnijcie ochronę granic, powstrzymajcie nielegalny przepływ sprzętu wojskowego, przestańcie rekrutować najemników i na koniec wycofajcie wojska. Ukraiński prezydent nie ma wątpliwości, plan pokojowy przyniesie skutek tylko przy poparciu Rosji. Także sekretarz stanu USA John Kerry apeluje do Rosji, by w ciągu kilku godzin wpłynęła na separatystów. Jest sprawą kluczową, by Rosja zademonstrowała w ciągu najbliższych godzin, że pracuje na rzecz rozbrojenia separatystów, że zachęca ich do rozbrojenia się, że wzywa ich do złożenia broni i do udziału w prawomocnym procesie politycznym. O ewentualnych sankcjach wobec Rosji rozmawiają przywódcy Unii Europejskiej podczas rozpoczętego dziś dwudniowego szczytu unijnego. Jutro podpisana zostanie gospodarcza część umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Nawet 500 000 mieszkańców Iraku musiało opuścić swoje domy w związku z atakami bojówkarzy z Organizacji Państwo Islamskie Iraku i Lewantu. Iracka Caritas spieszy z pomocą, bo nie wszyscy znaleźli schronienie u swoich bliskich. Dżihadyści z Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu przejmują kolejne miasta w Iraku. Opanowali prawie 2-milionowy Mosul i mniejszy Tikrit. Na zdobytych terenach dżihadyści ustanawiają prawo szariatu. Wprowadzają też wysokie podatki dla chrześcijan. W obawie o życie wielu wyznawców Chrystusa opuszcza swoje domy. Przed islamskimi bojówkami uciekają także Mahometanie. Co najmniej 60 tysięcy osób schroniło się w irackim Kurdystanie. Na pomoc uchodźcom spieszy iracka Caritas. W tej chwili najpilniejszym zadaniem jest dostarczenie potrzebującym żywności, lekarstw i środków higienicznych. Na ten cel przeznaczono już prawie 190 tysięcy euro. Caritas w Iraku, tak jak i wszyscy chrześcijanie, funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach. Mimo przemocy i działań wojennych, pomoc do potrzebujących dociera. Maryam Ibrahim, chrześcijanka, której sąd uchylił karę śmierci orzeczoną za przejście z islamu na chrześcijaństwo, została zwolniona z aresztu. Prześladowana za wiarę kobieta została we wtorek ponownie aresztowana pod zarzutem sfałszowania dokumentów podróżnych. Prześladowana za wiarę 27-letnia Maryam Ibrahim została zwolniona z policyjnego posterunku po interwencji zagranicznych dyplomatów, którzy naciskali w tej sprawie na sudańskie władze. Kobieta została zatrzymana we wtorek na lotnisku w Chartumie, gdy chciała wraz z mężem i dwojgiem dzieci opuścić Sudan. Jej mąż Daniel Wani zapowiadał, że rodzina ma zamiar udać się do Stanów Zjednoczonych. Maryam Ibrahim została skazana na śmierć przez powieszenie za rzekome porzucenie islamu. 23 czerwca sudański sąd apelacyjny uchylił wyrok śmierci wydany przez sąd niższej instancji i nakazał zwolnienie kobiety z więzienia. Było to główne wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne tuż po apelu jasnogórskim. Zapraszam.
Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich widzów Telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą bliską 6-12 stopni Celsjusza na północy i 15-25 na południu. Jutro nad Wyspami Brytyjskimi spodziewane są przelotne opady deszczu. Nad Rosją deszcz i lokalne burze. Temperatura maksymalna wzrośnie od 17-19 stopni w Moskwie i Londynie do 34 w Atenach. A w Polsce? W nocy temperatura spadnie od 10-9 stopni na zachodzie do 6-4 w pozostałej części kraju. Jutro rano na wschodzie zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu. W centrum, a także na zachodzie mgły i przed południem zachmurzenie małe. Po południu natomiast na zachodzie, północy i południu będzie się chmurzyć, a deszcz może popadać na Pomorzu Wschodnim. Na pozostałym obszarze kraju dużo słońca. Temperatura maksymalna wzrośnie od 20-21 stopni Celsjusza na północy oraz wschodzie do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków. Spodziewane są wahania ciśnienia, a na barometrach w Warszawie będzie około 1018 hektopaskali. A przed nami jeszcze prognoza pogody na sobotę. Zapraszam. W sobotę rano i przed południem zanikające lokalne mgły. Przeważnie zachmurzenie małe. W ciągu dnia na zachodzie i północy zachmurzy się i na Pomorzu oraz Wybrzeżu może popadać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 23 stopni w Gdańsku, około 24-25 w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Wyżynę Sandomierską do 28 kresek powyżej zera na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. To już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.